Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dobiegają końca nasze vlogmasy. Dzisiaj, tak na ostatnią chwilę, wejdziemy sobie do Zary i zobaczymy sobie stylizację na właśnie Wigilię, Święta i Sylwestra może. Już tutaj na manekinach widzę coś błyszczącego. Dla tych z Was, które nie miały czasu, żeby coś kupić, żeby pojechać, czegoś poszukać, i okazało się, że w szafie nie mają nic na te okazje. Także jeśli tematyka Was interesuje, to zapraszam do oglądania. Fajny komplet na Wigilię, na wiele okazji. Możemy to nosić jako komplet, ale również dobrze bym to widziała, na przykład tą marynarkę. Niestety nie pozwolono mi nagrywać wcześniej. Pan do mnie podszedł i powiedział, żebym wyłączyła kamerę. I tak niestety we Włoszech bardzo często jest, że nie wolno w sklepach nagrywać. Nie wiem dlaczego, czego się boją. To pierwsza propozycja, taka na szybko, bardzo wydekoltowana. Tutaj wzięłam S-kę, ale wydaje mi się, że mogłabym mieć XS-kę. To już jest komplet, to jest połączone z jednej strony. Tutaj mamy taką spódnicę midi, która jest bardzo modna, przepięknie odbija światło. Wydaje mi się, że jest też fajnie wykończona na dole. U góry mamy taką kamizelkę, która jest spódnica z wysokim stanem, a kamizelka troszeczkę krótsza, więc fajnie to razem wygląda. Wydaje mi się, że jest to bardzo fajna propozycja na taką wigilię. Można pod spód na przykład ubrać jakąś bluzeczkę, taką z siatki, z koronki, jeśli nie chcemy tutaj pokazać za bardzo dekoltu. Widziałabym też koszulę na przykład pod spodem i na górę to, tylko obawiam się, że wtedy ta koszula tutaj by się odznaczała. Fajna propozycja i na Sylwestra, i wydaje mi się na Wigilię, taką romantyczną Wigilię. Do tego dobrałam kozaczki błyszczące, żeby było coś z takim, wiecie, dodatkiem. Komplecik mierzyłam w rozmiarze S, jest też XS-ka, więc mogłam mierzyć XS-kę, bo była na mnie troszkę za duża, bo ten komplet był dla mnie troszeczkę za duży. Tutaj macie kodzik, kody będą też w opisie. Kosztuje 60 euro zestaw spódnicy, właśnie już z przyszytą, tu widzicie z tyłu, ona jest przyszyta kamizelką. Kolejna propozycja. To sukienka już gotowa. Tutaj mamy sukienkę zrobioną z aksamitu. Nie wiem, czy widzicie. To jest piękny kolor granatu. Jest bardzo krótka, ale do tego bym widziała właśnie, może nie kozaczki czarne, ale srebrne. Jakąś piękną biżuterię tutaj, taką większą. Albo dłuższą, albo taką przy szyi zdobioną. Czarne rajstopy albo zdobione rajstopy i mamy super stylówkę. Na kolację wigilijną może właśnie czarne rajstopy stonowane, a na Sylwestra dodałabym, wiecie, srebrne szpilki, jakieś zdobione rajstopy i wydaje mi się, że mamy super stylówkę. Bardzo ładnie jest uszyta, podkreśla bardzo ładnie talię, fajna w dotyku, zapinana z tyłu na zamek na całej długości. No, co myślicie o takiej stylizacji? Na ostatnią chwilę gotowa. Sukienka jest gotowa. Do tego na górę zarzucimy jakiś ażurowy speterek albo marynarkę i jest gotowe. Sukienkę mierzyłam w rozmiarze S. Tutaj mamy cenę 70 euro i tutaj mamy kodzik. Dzisiaj królują dłuższe spódnice, takie midi, ale nie mogłam się powstrzymać, by nie przymierzyć tej spódnicy. To jest aksamit granatowy, przepięknie odbija światło. Uwielbiam ten materiał, jeśli chodzi o właśnie eleganckie stylizacje. To jest spódnica, wzięłam S-kę, myślę, że XS-ka byłaby lepsza, lepiej by tutaj leżała w pasie. I do tego dobrałam taki sweterek, kamizelkę. Myślę, że świetnie to wygląda, właśnie takie połączenie
dwóch różnych materiałów. To tutaj oczywiście możemy wykorzystać aksamitną. Spódnice były czarne, granatowe, zielone i do tego połączenie takiego splotu, sweterka. Wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe i tutaj też stylizacja spódnica na Wigilię, na Sylwestra. Możemy tutaj zmienić górę na Sylwestra, jakąś bardziej wydekoltowaną bluzkę, ale są to obie rzeczy, które możemy wykorzystać na wiele okazji, bo spódnicę możemy dobrać do tego jakiś sweterek, marynarkę, koszulę, jakieś body, jakąś bluzkę i ubierzemy do wielu i ubierzemy na wiele okazji. A jeśli chodzi o kamizelkę, to też możemy ubrać do jeansów, do jakiejś eleganckiej stylizacji. Widzę tutaj właśnie wiele, wiele możliwości. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Kamizelka, sweterek w rozmiarze S, nie ma mniejszych rozmiarów już. Macie tutaj kodzik, kosztował 26 euro i widzicie tutaj z bliska, on ma taki odblask metalowy, który może w praniu się zmyć, ale teraz podoba mi się bardzo właśnie ten efekt. To ostatnia propozycja i tutaj już mamy zakrytą górę. Bardzo mi się podoba ten golf tutaj z odkrytymi ramionami i z takim zdobieniem. Mam taką nadzieję, że nie będzie to zdobienie przeszkadzało i tutaj drażniło ręki. Do tego spodenki, które już mam na wakacje w różnych kolorach. I teraz jest propozycja czarna, która wydaje się, że jest to spódniczka krótka. Tak naprawdę są to spodenki, ale odkrywamy tutaj nogi. Możemy oczywiście mieć cieliste rajstopy albo czarne rajstopy, zdobione rajstopy. Wydaje mi się, że jest to fajna propozycja na Wigilię, jak i na jakąś fajną kolację. Może nie na Sylwestra, bo jeśli będziemy tańczyć, to ten golf niestety będzie zbyt ciepły. Ale co myślicie? Z takimi też kozaczkami świecącymi. Wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawa propozycja. Dajcie znać oczywiście w komentarzu. Golf, łapcie kod, łapcie cenę, 40 euro, mierzyłam w rozmiarze S, jest to rozmiar najmniejszy, bardzo fajnie się prezentuje, tutaj widzicie te detale z bliska, jeszcze tylko zobaczmy sobie skład, no mamy tutaj 42% poliester, 27% akryliko, 23% poliamid, 6% to jest lana, wełna i 2% elastyna, szału nie ma, ale nie jest też źle. Cena spodenek to 26 euro, mierzyłam w rozmiarze S, jest też rozmiar XS, tutaj macie kodzik, kody też będą napisane w opisie pod spodem. To tyle kochani, to był bardzo szybki film, dajcie oczywiście znać, co podobało Wam się najbardziej. Niestety nie znalazłam tej czerwonej sukienki, chciałam ją przymierzyć, tak samo chciałam przymierzyć tą sukienkę z tą łezką, z brzuszkiem gołym, ale niestety też jej nie było. Mimo to udało mi się coś kupić na ostatnią chwilę. Ja się teraz z Wami żegnam, a z Wami się widzę już chyba w ostatnim vlogmasie. Cześć Wam!